konferencja, która zgromadziła wokół tematu wytycznych OECD tak środowiska biznesu, jak i administracji, myślę, że zaznaczy się w historii. Dlatego, że po raz pierwszy przy pełnej sali dyskutowane były wytyczne, które wskazują na to, co biznes powinien robić, żeby być odpowiedzialny. Ale też co robić, żeby uniknąć sytuacji, w których pewne błędy, kryzysy tak naprawdę mają reperkusje dla społeczeństwa, pracownika, otoczenia. W naszej dyskusji dzisiaj pojawiły się bardzo jasne deklaracje, że potrzeba nam więcej dialogu pomiędzy administracją a biznesem, potrzeba nam edukacji i budowania świadomości, tak naszych pracowników, jak i otoczenia środowiska zewnętrznego, ale też potrzeba nam bardzo konkretnych działań i deklaracji, może wręcz pewnej samoregulacji, pewnych deklaracji od biznesu, który będzie w trosce o to, aby z jednej strony spełniać pewne oczekiwania, jednocześnie osiągał korzyści biznesowe. 40 lat temu Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zauważyła, że coś niedobrego się dzieje z biznesem, a z dużym biznesem, z przedsiębiorstwami wielonarodowymi. I już 40 lat temu, czyli w 1976 roku, wydała wytyczne, które są zaleceniami, w jaki sposób należy prowadzić odpowiedzialną działalność biznesową. Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych to jest zbiór zaleceń, jak firmy, duże korporacje w zasadzie, ale też małe firmy, które pozostają w łańcuchu dostaw dużych korporacji, powinny prowadzić swój biznes w sposób społecznie odpowiedzialny. Co to znaczy? To znaczy, jak powinny traktować swoich pracowników, jak organizować działania w swojej firmie, jaką wytwarzać kulturę organizacyjną. Ministerstwo Rozwoju, jako promotor społecznej odpowiedzialności biznesu, bardzo się stara po pierwsze udostępniać informacje płynące z organizacji międzynarodowych, a po drugie stara się też prowadzić dialog pomiędzy biznesem, stroną społeczną, z przedstawicielami środowiska naukowego, organizacji pracodawców, organizacji związkowych i szerokiego społeczeństwa obywatelskiego, promując właśnie odpowiedzialne podejście do biznesu.